Siema, siema, to znowu ja. Witajcie. Słuchajcie, jest sprawa tego typu, że dzisiaj przeróbka ościeżnicy. Co potrzeba będzie? Będzie potrzeba jakiś wspornik tu, żeby ogarnąć, żeby mi się to w razie draki, żeby to się nie zawaliło, bo nie mam pojęcia, jak to tutaj jest mocowane. Muszę tu zrobić jakąś podpórkę. I co? I teleportujemy się do piwnicy. Okej, jesteśmy w piwnicy. I teraz tak, zabieramy reklamówkę. Zabieramy zaszczał. I zabieramy tutaj jeszcze dwa urządzenia. Dobra, lecimy z powrotem i będziemy wycinać. Stopery wrzucone, możemy grzać z tym koksem. Dwa zaszczały mamy ucięte i teraz przechodzimy do obcinania ościeżnicy. To jedziemy teraz tutaj w dół z ościeżnicą. Założyłem teraz taki wgłębny brzeszczot. Zobaczymy, jak sobie poradzi. Przecięło. Operacja się udała. Pacjent został pocięty na kawałki. I teraz co? Teraz tak. Spróbuję się tutaj dostać lamelownicą. Ten element dociąć na wymiar, ale najpierw muszę podkuć sobie tam otwór, żeby można było osadzić tą futrynę. Tam już czytałem komentarze po wczorajszym filmie, że może wyprostować to wszystko. Powiem wam szczerze, że kurczę, ja mam tylko tydzień urlopu, a robota goni, znaczy się robota idzie jak nie wiem co, zresztą to widać, że idzie to pomału, jest kupa roboty. Ja to tak już zostawię, w sumie powiem wam szczerze, że to nawet będzie miało swój urok. Chciałbym zachować tą belkę tak jak jest. Tutaj ten nóg również, on mi się podoba. W końcu, kurczę, wiecie, no,
Nie. Ja tu będę mieszkał. Halo. Okej. Ja bardzo wszystkim dziękuję za porady. Ja wczoraj już tam wieczorem naginałem z Mario Budowlańcem i w ogóle z tymi innymi wszystkimi polecanymi kanałami. Także wielkie łapy w górę, chłopaki. Dzięki wielkie. Dobra, ja zabieram się dalej za robotę, bo masakra. Dobra. Spoko, jak słyszycie, w tle gra sobie tam zarąbista muzyka. Tak wygląda mój próg zrobiony, ta ościeżnica poszerzona. Czekajcie, ja wam się usunę, żebyście mogli zobaczyć to w całości. Powiem wam szczerze, że kurczę, aparat chyba nie będzie oddawał tego całego uroku. Mi się to mega podoba. Zostawię jeszcze te zaszczachy. Zostawię te zaszczachy, bo one są no, rewelacja, nie? Nie, jak już to wszystko poschnie, tu jest sklejone, skręcone, w środku są lamelki wsadzone. Od góry, później jak mi to jeszcze wszystko fajnie zaschnie, to od góry z jednej i z drugiej strony przykręcę jeszcze na jakieś takie blaszki czy nie blaszki. Tu widzicie radosna twórczość, Olo76 wymyślił stabilizatory, dwa śrubokręty. Tylko jak mi te śrubokręty wyschną, jak ta masa wyschnie, a śrubokrętów nie będzie szło wyciągnąć, kurde, będę musiał wziąć kątówkę i to uwalić. Dobra, to jest teraz przed kuciem, tu mi to już schnie. Ja się biorę teraz za demontaż tutaj tych mebli, okrycie tego wszystkiego już workami i aparat, wyjazd tam do pokoju i robimy zapylenie. Jest godzina za 5:01 po południu, nie w nocy, bo widzicie, że za oknem jasno. Dobra, to dzisiaj będzie ostatnia część tego materiału. Nie wiem, ile ten materiał w sumie dzisiaj będzie miał, ale na dzisiaj można powiedzieć, że takich pokazowych prac to już jest dzisiaj koniec. Nie wiem, kto mi pomoże ten gruz wynieść, szukam chętnego, ale pewnie jak wy to będziecie oglądać, kurczę, to ja już to wszystko wyniosę sam. Dobra, trudno, ale dzięki za pomoc. Dobra, lecimy z tym koksem. Najbardziej z tego wszystkiego to podoba mi się ta tapeta tam. No, nie no, tak jak mówiłem, tutaj na łączeniu lamelki, jak jeszcze skończę później, to tam będą jakieś blaszki czy coś w tym stylu, bo to jeszcze chciałbym tak jakoś dodatkowo od góry wzmocnić. Tutaj już jest osadzone, udało się wyciągnąć śrubokręty. Ja sobie teraz już to do porządku obrobię, pokleję i będzie wszystko trzymało. Także to w zasadzie na dzień dzisiejszy będzie tyle. O, spoko. Dobra. Zapraszam do komentowania. Kurde, mi się łapa trzęsie. Zapraszam do komentowania, do lajkowania, jak się podoba, jak się nie podoba, to też lajkować, subskrybować, a jak wam się nie podoba, to też subskrybować. Ogólnie o, no, spoko. Kurde, ale jakbym tak miał łazić z tym aparatem, kuźwa, na wyciągnięcie ręki, to chyba by mnie szlak trafił. Albo jakąś podpórkę musiałbym sobie pod pachę zrobić. Dobra, trzymaj ta się. Nara, Hanysy, bez pitolenia i cała reszta Polski. Pozdrawiam serdecznie i za granicę też pozdrawiam. Jeżeli ktoś mnie ogląda z zagranicy, machnijcie do mnie łapką w górę, napiszcie komentarz w jakimś obcym języku, jeżeli potraficie dotrzeć z zagranicy do mojego kanału, chociaż podejrzewam, że jeszcze za wcześnie. Dobra, spoko. Trzymajcie się i do następnego odcinka. Pozdro i bez pitolenia.